On żyje, Boozer. O czym ty mówisz? Byliśmy tam. Cały obóz został obity do nogi. Nie no, wiem o tym, ale usłyszałem... Dostałem się na ich lądowisko i... Zaraz. Ty wlazłeś na ich lądowisko? Co ty... Posłuchaj mnie. Usłyszałem ich przez radio. Mówili o kimś, kto nazywa się O'Brien. Nick, lepiej? Nie, Boozer. To nie tak. Po prostu... Hej. No... Przejdźmy się trochę. Bez odbioru. Jesteś tam? Mówiłeś, że jedziesz na północ? Nie, Boozer. Wiesz, że nie pojechałbym na północ bez ciebie. Tak, wiem. Po prostu jestem trochę nieprzytomny. No, położenia trzeciego stopnia mogą tak działać. To może zajmie się Alvarez, dobra? Dick, to dla mnie ważne. Zajmę się nią, Boozer. Spróbuj trochę odpocząć. Bez odbioru. Dobra, mnie wolne Oregon. Prawda was wyzwolił. To pamiętna dzielnica Pietonia w tym wspaniałym kraju. Ludzie mieszkających w kartonach i namiotach, bo nie znać ich na amerykański sen. Niektórzy z tych dobrych ludzi walczyli za ten kraj, ale federalni zapomnieli o nich, kiedy nie byli już potrzebni. PTSD to nie skrót od nazwy zespołu stresu pourazowego, tylko pozbyć się tych starych dur. Właśnie teraz wszyscy jesteśmy bezdomni. Mieszkamy w dziczne mieści przodkowie. Federalni uważali, że potrzebujemy ich zasiłków i benefitów, by przetrwać. Pokazaliśmy im, że się mylili. Tym, co nam teraz potrzebne, są silna wola, determinacja i zaufanie do siebie nawzajem. Federalni nigdy by nam tego nie dali. A wy? Chcecie naszego zaufania? Musicie na nie zasłużyć. Tu Mark Copeland z Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwom. To świetnie, świetnie. Radio Wolny Oregon znowu działa. O Jezu, co ja narobiłem? Thank you.
Cholera, snajper powie. Jakie to uczucie, co? Jebany snajper. Mam cię. Chyba wystarczy. Radio Wolne Orego. Prawda was wyzwoli. Początek tego piekła, którym stało się nasze życie, nie zaskoczył nikogo, kto słuchał mnie, kiedy to wszystko się wydarzyło. A ja byłem jednym z niewielu. Większość z tych, którzy otwarcie występowali przeciwko federalnym, cóż, nie skończyło się to dla nich dobrze. Cmentarze są pełne męczenników, tych, którzy chcieli obnażać kłamstwa i mstwa. Wiem o tym. Zaburzyłem radio wolne orego kilku tygodni przed upadkiem federalnych. Jeździłem z miasta do miasta, zanim drogi zostały zablokowane, a mosty zniszczone. Wyślijmy powstrzymanie śmierców. Tu Marko z radia wolne orego. Nie wierzcie w nie, Kop. Cmentarze są pełne świrusów, nie męczenników. No i musiałeś się przemieszczać, bo gdyby ktokolwiek natrafił na twojego nieoznakowanego wana, wysadził... Nie ma to jak złom.
kolejna mobilna jednostka medyczna. Muszę się dostać do środka. Zobaczyć, czy jest tam inny iniektor. Ja pierdolę. Przepalony bezpiecznik. Którędy? Kurde, gdzie ja teraz znajdę bezpiecznik? Bezpiecznik, tak. Okej. Dobra. No i to rozumiem. To załatwi sprawę. No to jazda. Świetnie. No i są zielone światła. Dobrze. No, wreszcie. Dobra, zobaczymy, co tu mamy. Puszczaj mnie! Proszę pani, proszę wrócić do swojego pojazdu. Zajmiemy się panią. Słuchaj, czekamy tu od 12 godzin. Mam w samochodzie twoje chorych dzieci. Potrzebujemy... Skończyła nam się woda. Potrzebujemy tylko trochę wody. Proszę pani, musi pani wrócić do swojego pojazdu. Już! Eddie, masz może trochę wody? Daj ją pani. Zostało nam Daj tylko... jej wodę! Dziękuję. Dobrze. Proszę wrócić do pojazdu. Niedługo przepuścimy kolejne osoby. Proszę. Dziękuję. Przepraszam. Strasznie przepraszam. Wszyscy muszą zostać do swoich pojazdów. Co się dzieje? Co jest? Wiesz, okłamałam ją. Chwila, co? Nikogo już nie będą wpuszczać. Obóz uchodźców jest pełny. To co teraz robimy? Nie wiem jak ty. Zaraz. Ale ja mam plan. Masz jakiś plan? No o czym ty gadasz? Nic nie rozumiem. Nie! Nie, 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 nie! Co? Kolejny niektór Nio. Dobrze. No, akurat jakoś kiepsko się czułem.